Siema, ziomeczki i ziomalki, z tej strony Polska Szyszka i dzisiaj sobie zagramy w czołgi. Takim oto czołgiem, skorupionem za golda. I co mogę o nim powiedzieć? Normalnie w sklepie nie da się go kupić. Tu też się nie da go kupić. Jedynie jak jest jakaś wyjątkowa okazja czy coś, to wtedy można go tam właśnie kupić za gdzieś, nie wiem, stówkę z kawałkiem, jakoś tak. I no. Załoga jest w miarę wylizana. 100% jakieś te umiejętności, więc no można powiedzieć, że jest wylizana. Co do czołgu, co jest najważniejsze i co się bierze pod uwagę? Działo, pancerz, szybkość, no i w sumie ilość życia, no. I to jest takie najważniejsze. A to na przykład moc na tonę, jakieś, nie wiem, obracanie, to tak no niekoniecznie. Masa jakaś, każdy ma to w dupie, to nas nie interesuje. Mało istotne, to samo to. To też jakoś tak, no nie wiem, przynajmniej dla mnie to w ogóle nie patrzę na to. Najważniejsze to, jak mówiłem, pancerz, działo, ilość życia, no. Jeśli chodzi o działko, mamy działko epickie. Mógłbym powiedzieć, że wylizane. Te działko potrafi walnąć za 560, a najmniej 400. No tak mniej więcej w sumie. Jak przynajmniej... Chwila. Jak ja nim grałem, zrobiłem nim sporo tych bitew. I najmniej ile strzeliłem z tego działa, to było 400 równo, a najwięcej 560. No. Może da się więcej, może da się mniej. Ja jak przynajmniej... Ile ja bitek zrobiłem? Chwila. Może to... O, jest. Ha! 316 bitek, więc mówię wam, ja najmniej miałem 400, a najwięcej 560 tego damage'a. I... więc no. Ale tak zazwyczaj to on wali 400 z kawałkiem dużym, no i tak 500. Tak bardziej częściej. Co do pancerza, no ogólnie działko jest celne. Celnie strzela. Czasami bywa, że ma w ogóle pojebane momenty, że strzeli zupełnie gdzie indziej niż wy w ogóle celujecie. No cóż, gra jest pełna błędów, więc bywa. Ale ogólnie działko jest celne, penetracja jest prawie jak na 10 poziomie, 246, a taki IS-7 na przykład ma 250, więc no takie działko z 9 poziomu, jak to pokazują. Penetracja jest dobra, choć moim zdaniem mogłaby być trochę lepsza. Powinni ją trochę podwiększyć. No i ten damage, to jest tragiczne, że on... Ten czołg potrafi czasem walnąć za te 400, co w sumie jakoś to dużo nie jest. Choć mamy napisane, że prawie 500. I no. Taki ISU na przykład wali za 800, więc jak ja zobaczę 400 i też ile im jeszcze HP zostało, więc trochę tragedia. Co do szybkości, 60 na godzinę. Pancerza tutaj nie mamy, nie ma szans, żebyśmy odbili, no chyba, że nam strzelą jakoś w działko. Zazwyczaj jak was ktoś wykryje, to podobnie jak tym Cityrfałem, że tak powiem, czyli o tym czołgiem. Zazwyczaj jak was wykryją, no to kończy się to trochę słabo, no bo wiadomo, duży czołg, miękki, łapie wszystkie strzały. Łatwo was strzelić, bo jest duży, a jak już dostaniecie tego strzała, no to wiadomo, że was przebiją, no pancerz tu jest 30, to jest tragedia normalnie. 1100 HP, czy to jest dużo? W miarę, tak średnio bym powiedział. Działko to jest duży plus tego czołgu. Gdyby nie to działo, to ja tam w ogóle bym nie kupił tego czołgu. No, w sumie co tu jeszcze mówić, no? Jak widać na papierze, on szybko strzela, 11 sekund, jak macie w sumie te duperele. No. Szybkość strzelania jest szybka. No dobra, bez pitu, jedziemy jakąś bitkę. Ogólnie ósemki potrafi losować na dziesiątki, więc jest chujnik z grzybnią. Ja pierdolę, jak na złość. Nie, takie losowanie, wiecie, ja wam powiem szczerze, ziomeczki, ziomalki, co ja robię, gdy mnie tak wylosuje. Zaraz wam pokażę. Ja pierdolę. Ja to nie mam szans. Ja robię coś takiego. Pyk i wyjebane. Nie mam. Nie, po co mi się wkurzać? Po co marnować czas?
Wy tutaj dużo nie zrobicie. Naprawdę na dziesiątki to wy no, zrobicie tyle co nic, jak już. No i ledwo kogo przebijecie. A jak wam ktoś zasunie strzała, to jesteście już, nie wiem, 90% HP wam zbije. Jak taka dziesiątka. No taki na przykład jak Panzer. Albo FV, to jest w ogóle na hita. S100, 800. To... Kto gra w czołgi, to pewnie wie, o co chodzi. Takie losowanie, to jest w ogóle... to jest męka. To nie jest granie, to jest męczenie się i to jest głupota. Polecam, kurde, właśnie to, co wcześniej pokazywałem, bo to naprawdę jest bez szans. Dostanę jeden dobry strzał i chuj, tyle będzie z grania. A ja tutaj mało zrobię, no bo 10 poziom, ja powiedziałem. Ogólnie jeden poziom różnicy to jest bardzo dużo, bo lepszy pancerz, lepsze działo, wszystko lepsze, więc... No. Nawet jakby były dziewiątki, byłoby chujowo, a dziesiątki to już... to już w ogóle jest tragedia. Dobra, na razie sobie postoję tak tutaj. W miarę dobre miejsce. No i co? Głównie będę siedział z tyłu. Ja nie będę się tym czołgiem pchał do przodu. No i ogólnie tym czołgiem nie ma co się pchać do przodu, no bo jest duży i miękki. Więc... O, ja pierdolę. To jest dobre. Strzeliłem mu w dupę i... No nie wiem, nie przybiłem. W tył czołgu. Zajebista tak. No i teraz... O, widzicie? No chuj, że tu jest ściana. Ale sobie pierdolnął jakoś, nie wiem jak to zrobił, przez ścianę. No i 680. O, kolejny dziękuję, zgłaszam za oszustwo. To jest bez sensu. Też to, że oni hakerują w tej grze, to jest mało. Ale do tego te losowania, to też jest problem duży. No i patrzcie, i o tym mówię. O tym, że to losowania są to kant pizdy i w ogóle nieprzemyślane. Do tego to jest świat hakerów i błędów, o. A nie World of Tanks, świat czołgu. Świat hakerów i błędów, słuchajcie, no to ja pierdolę. Ile ta bitwa trwa? 2 minuty? I już kurwa, chuj. Ktoś mnie wykrył, strzeliłem w niego w dupę, nie przebiłem w tył czołgu. Jakiegoś kurwa lekkiego czy średniego, co to było, ja pierdolę. Ja pierdolę, nie, naprawdę. Nie przebiłem go w tył czołgu. Kurwa. Przecież to jest paranoja jakaś. Ja też go reportuję za oszustwo. Nie wiem jak to jest możliwe. Niech go przynajmniej sprawdzą, jak pierdolę. Sportowe zachowanie. Hakerowanie nie jest sportowe raczej. To jest jakaś... Ja pierdolę. I jak widzicie, no co ja tu będę mówił. Widzicie jak jest. Takie granie to jest w ogóle bez sensu. Nie dość, że hakerują, to jeszcze tak losuje. Masakra. Ja pierdolę, ludzie, ja was podziwiam, naprawdę was podziwiam, jak ktoś gra w tą grę i się nie wkurza. Naprawdę go podziwiam. Bo kurwa mać, nie wkurwić się w tą grę, to trzeba być nie wiem jakim człowiekiem. Ja ogólnie jestem spokojny, ale ja pierdolę. Kurwa mać, tu się takie cuda dzieją w tej grze. Kurwa bycy, jakiś ten bycy, czy jak to nazwać, pierdolą mi przez ścianę. Nie wiem jak on to zrobił. Czy jego pocisk poleciał, o tak jak teraz moja myszka. Takiego, nie wiem jak on to odjebał. I wyjebał mi za 680? Powodzenia. On ma 10 poziom nawet. No właśnie, to takie... Już brak słów, kurwa. Nie wiem, jak on przez ścianę mógł strzelić. No nie ogarniam. I jeszcze taki damage. No i to ogólnie on ma 10 poziom, więc... Pokazało 700, a tak naprawdę walnął za 400. Ciekawe. Taka ciekawostka. 486. Damage nie jest zły. No i no. Co to jeszcze? O kurwa, no oczywiście i pewnie tu też mi strzeli przez ścianę, jak mnie wykryją. Ech, przynajmniej będzie wygrana. Super. Kurwa, bitwa się dopiero zaczęła i już dostałem taką... Takiego prosiaka za 680. To jest normalnie tragedia. I co ja mogę zrobić? No chuja, nic. Muszę stać z tyłu w krzakach. Zobaczcie, nawet jak stałem z tyłu w krzakach, nie jechałem gdzieś tam, nie atakowałem. Kurwa, dostałem strzała. I to przez ścianę i takiego w ogóle cygańskiego. No to jest bez sensu, takie w ogóle granie. To jest, nie no, ja pierdolę. Załamka, normalnie załamka. Samo to, że to są 10 poziomy, to jest mało. Ale oni do tego hakerują w tej grze. Nie trafią, zadają damage'a, strzelają przez ściany, zero przeodpowiedziała.
przeciwnik strzelisz, kurwa, albo nic się nie stanie, strzał za zero, albo nie przebijesz, jak tego T-49 w dupę. Strzeliłem mu w tył, nie przebiłem. Kurwa, geniusz. No, zajebiste w ogóle, nie wiem, haki, błąd, czy co. Ja pierdzielę. Dobra, niech ci pojadą, kurde, rozwalą to Martę i może wtedy wyjadę. Kurde, już jestem na strzała. I słuchajcie, to jest to, co mówiłem. To jest to, co mówiłem na wstępie, że... No, dostanę taki dobry strzał, coś, to co mówiłem wcześniej. No i co? I dupa. Ha, pierdolę! Dziękuję, reportuję. Fok wie, że go nie przebiłem? Zajebista gra. Chyba logika. Mówię co? Czy to logika, czy to błąd w grze, czy to haker? Ja pierdolę. Kurwa, ale zawsze tak jest, że jak już ktoś jest na jeden strzał, albo nawet i na jeden taran, nagle nie przebijesz. No zajebiście. Ja pierdolę. I teraz pytanie, czy to jest haker, czy błąd w grze? Taka ciekawostka. Kurwa, ja pierdolę. Naprawdę, nie da się nie wkurwić w tą grę. Ja jebie. Brak, kurwa, słów. Już nawet nie wiem, co gadać. Ja, przynajmniej będzie wygrana. Już powinienem mieć 3 strzały zadane. 3 obrażenia, że tak powiem. A tu chuj. Gra jest w ogóle, nie wiem, zepsuta, niedopracowana. To i to. O. Ech, te 10 mogłaby pojechać na tą 8. Co to te 10 to jest w sumie miękki czołg. Więc tutaj nie wiem, ten zasób. Wózek mu trzeba przesunąć. Wózek mu trzeba przesunąć. Ja pierdzielę. Ja kurwa. Tragedia. No i co, ja mam pojechać zginąć? Niech te 10 jedzie. O, wózek sobie ten przesunął sam. Jedzie, nasza kaleka. Teraz ciekawe, co ta fałeczka robi. Ja na miejscu fałeczki trzymałbym się właśnie tam, w tym A1. Dobra. Zaryzykuję. Ja na miejscu fałeczki trzymałbym się na tym A1, no bo gdzie indziej. Nie pojadę bronić bazy, no bo zobaczcie, co tam się dzieje. To jest w sumie takie trochę... No lepsza miejscówka niż... Gdzie idzie by być, no właśnie. Tam się kryje w tym. Będzie dobrze, jak kurna uda mi się jeszcze wbić damage'a. Chociaż jeszcze jednego. Kurwa, będzie dobrze. Ale pewnie mi zajebią. Chuj, że zapierdzielam 40 na godzinę. Bo szybko. Jeszcze ktoś mi zawinie tego killa, noż. Zaraz się kurna. Mój! Jest! Udało mi się. Celne działko, szybki czołg. 590 damage'a. Szaleństwo. Nie, ta bitwa to była tragedia. Czemu tragedia? A czemu hakerują w grze? No i kurna, czemu 8 na 10 losuje? Przecież tu... No, nie da się odjebać dobrej bitki. Przecież to jest... Nie... Brak słów. Leduicis je? Co tak długo? Jaka... Ja pierdolę. Nie wiem, jakieś ładowanie, aktualizacja garażu. Ludzie, co? Co to jest za kit? W ogóle taki kit wciskają, że ja pierdolę. 23 000. W sumie, co ma robić czołg premium? Czołg premium ma zarabiać. Zarobił. Dobra bitka. Znaczy wiecie, jak kupujecie czołg premium, no to w sumie, jaka jest jego główna rola? Co on ma robić? Ma zarabiać. Zarobiłem, więc no nie jest źle, tylko co to są za grosze? Tragicznie. Nie wierzę. Gąsienica, okej. Okay. Czyli chcesz mi powiedzieć, że tu jest gąsienica? Według mnie one są tutaj, a nie tu. Zajebiście. Dobra. I teraz taka beka. T49. Co kurwa? 25 pancerza nie przebiłem. Nie, to nie był haker, nie trafiłeś w niego. Ty strzeliłeś w gąsienicę. Naucz się grać, nobie. Nie, ludzie, weźcie w ogóle. To jest taka poruta z tej gry, że... Ja pierdolę. Dobra, jeszcze jedną bitkę zrobimy. Może będzie lepsza.
A, to znając życie, teraz będą dziewiątki. Kurde, dziewiątki? Ósemki. O, jest dobrze. Chociaż mogłyby być szóstki. Te losowania, ja pierdzielę. Dobra, nie jest tak źle. Same ósemki. Ciekawie. No i dobra mapa. No to będzie. I nie marty. O, dobra bitka. A jeszcze jakby były szósteczki, to już w ogóle byłoby normalnie taka kolorowa bitka. Co do tego czołgu, i jak ktoś nie wie, nie można mu zmieniać tego kamuflażu. On ma kamuflaż jaki ma już, no i nie da się go zmieniać. Poczułem się oszukany, jak kupiłem ten czołg, bo ja tak. Kamuflaż ma taki sens, zmienię sobie. Wchodzę w wygląd. Aha, fajnie. Nie da się zmienić. I tak w ogóle poczułem się oszukany i tak sobie myślę. Kurwa mać! Ja go chyba sprzedam i kupię skorupiona, takiego, który można kupować, znaczy zmieniać wygląd. Tak sobie myślałem, kto boga temu zabroni. No, ale jednak nie. Puszki. No, w sumie co do wyglądu nie jest taki zły, ale jest taki skorupion bez tego G, w którym można zmieniać wygląd. Co chyba ten skorupion to jest chyba niemiecki czołg. No, tamten też jest niemiecki, dobra. Wracamy teraz tutaj o tak do czegoś. Zobaczymy, czy jakiś ktoś coś wyjedzie nam i zasunę mu strzała. Czasem się to zdarzy, czasem się to nie zdarzy. O, tygrys, papierek. Ach, papierek. Tygrys taki. Ho, ale mu zasunął. Halo! Na co liczę? Tak, balbinka poszła, gąska balbinka. O, to. Ojej. No to wiecie, to jest takie życie gąski balbinki. Jak gąska balbinka już się zdejmie, to jesteście w dupie w sumie. Jakimś miękkim czołgiem i tak stając w miarę na widoku. Balbinka. O kurde, ale to było śmieszne. Hello! Kurde! Zanim ja w ogóle cokolwiek zrobię, go rozwalą. Przeciwnika, super. W ogóle, jak można było tak zagrać jak tamten? Mam go zreportować? Zaraz ci puszczę reportaż, suko. Nie wiem, jak on to odje. Ile? 300 wy? No chyba nie, kurwa. Do kurwa. Tygrys 2 ma 150 pancerza i nie przebiłem go z takiego działa w przód kaluba. To jest serio zastanawiające. I on mi wyjebał za 300. Aha. I jakoś tak. I trafił, tak? A on nie strzelił aby w gąsienicę? O ja pierdolę. Czemu mnie ta gra tak wkurwia? Ja pierdolę. Kurde, KW go przebił. Dobra, gdzie on wystrzelił? Chyba wizję. Dziękuję. Reportuję za oszustwo. Dwa tygrysy. To jest haker. Ja w niego kurwa strzelam. Nic mu nie mogę zrobić. On w ogóle chuj wie, czy on w ogóle trafia we mnie. Zadaję damage'a. I to jest ludzie takie granie z hakerami. Typowa gierka. Dobra. Ja sobie zrobię tak. Tak, to jest haker. Idę o. Słuchajcie, idę o 1000 się założyć. Idę się o tysiaka założyć, że to jest haker. On w ogóle nie trafia, zadaje damage'a. Dziękuję, następnego rekordzie. To nie ma sensu. Kurwa, takim czołgiem na hakerów. Jak ja bym miał jeszcze pancerz, to mógłbym coś odjebać. Ja pierdolę! Okej, ale nie rozumiem. Jak ja w kogoś strzelę, to albo odbijają taki T-49, albo się nic nie dzieje, a jak ktoś we mnie nie trafi, to daje mi damage. Ja pierdolę! Nie potrafię się nie wkurwić w tą grę. Tu jest za dużo hakerów. Kurwa, pierdolnąłem T-49 w dupę. Nic mu się nie stało. Taki Tygrys 2,53 coś nie trafiają do mnie, zadają mi damage. Ja pierdolę. No i jestem ciekaw, kiedy Wargaming łaskawie zbanuje hakerów za oszustwo, tak?
Nie, on nie był oszust, on trafił. Chcę zobaczyć z jego kąta widzenia, czy tam z jego punktu widzenia, jak on mi strzelił. Na przykład w jakiejś gierce z Blizzarda jest coś takiego, że wam pokazuje, jak ktoś strzelił w was. Tak jak właśnie oby był przeciwnikiem. Załóżmy, że Emil był przeciwnikiem i do mnie strzelał. On mnie rozwalił i w tej sytuacji, znaczy w tym momencie, co on mnie rozwalił, jest taki jakby replay z jego punktu widzenia, jak on strzelił. I takie coś powinno być w tej grze. Pizdę hakerów i tyle. To samo to przebicie jest serio dziwne. Takie... Nie wiem, jak oni go tam przebili. Och, gdzie mu strzelił? Jak kurde... Okej, tylko że on był schowany za mnie, więc... Garni. Pierdolę, kurde, jak ja się... Tego, jak to się mówiło, polska mowa jest taka ciężka. Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku. Tak, mógł tarana odwalić, ale nie. Ja się... No kurwa, nie wiem, jak to powiedzieć, polska mowa... Uwziąłem się, że chcę się uwziąć, jakby jeszcze jedną bitkę odjebać, o. Ja pierdolę. Kurwa nie, tu się kurwa nie da nie wkurwić. Jest za dużo hakerów i błędów. To jest, co mnie jeszcze załamuje. Może jeszcze jedną pierdoloną bitkę odjebię, będzie lepiej. Okej. Ale zarobił. Kurwa mać, ja pierdolę. Ta gra to jest... Powiem wam tak. To jest jedna z najgorszych gier na świecie. Dziewiątki, ja pierdolę. I co ja mam tu zrobić? Bo nie wiem, ja tu nic nie zrobię. Podobnie jak z dziesiątkami będzie. Jest... Nie, już brak słów po prostu. Kurwa, Skorupion, nie wiem, no... Powinni mu ulepszyć pancerz, czy więcej życia, czy coś. Bo tym czołgiem to musicie grać, no nie wiem, jak Artą. Z daleka, gdzieś tam w krzakach musicie stać. Nie możecie w ogóle, no nie wiem, szarżować, atakować, no nie możecie, no. Choćby właśnie tak jak tam widzieliście w tamtej bitwie, to jest takie gówno, że kurwa duży, więc łatwo was trafić. Jak już was ktoś trafi, no to wiadomo, przebije i dupy. Tylko jestem ciekaw, czemu 53 TP nie trafił do mnie i zadał mi damage'a? Kurwa, jestem tego ciekaw. Jak on to odjebał i w ogóle, czemu się tak stało? Niekoniecznie w sumie mógłby to być haker, bo ja pamiętam, miałem taką sytuację, że ja grałem FV-em, było nacystowym. Strzeliłem w przeciwnika jakiegoś wyta, niszczyciela, jakiś wyt. Pocisk przeleciał mu obok wieży. To było coś takiego, że ja... Tutaj poleciał pocisk, gdzie jest ta myszka, nie? Jakoś obok wieży. I rozwaliłem go. A było widać, że ten pocisk leci obok jego wieży. I go rozwaliłem. Więc to niekoniecznie musiał być haker, ale mógł to być błąd w grze. W ogóle system jest w ogóle spieprzony po całości. Trybu Halloween nie dali do gry. Było już Halloween, się skończyło. W ogóle trybu nowego właśnie na ten Halloween nie było. Tłumaczenie Wargamingu, bo po prostu nie wyrobili się z czasem. Ten tryb nie był skończony, miał niedociągnięcia. Co? Kurwa. Ta gra jest niedopracowana, spierdolona, świat hakerów i błędów, niedopracowana, nie ma fizyki, nie ma logiki, to chuja wafla. I co? I sobie chodzi gra, już tyle lat chodzi ta gra, i co? Nic, a trybu Halloween nie dali. O, czy ja mu zasunę? Ale mu zajebane strzała. Widzieliście to? To było takie trochę ciężkie do celowania ten strzał, a się udało. Ach, Tygrysa, wizjer. Coś tak, nie wiem, nie wyszedł ten damage. Co, nie przybiłem go wizjer? I 49 też odwalił dziwną magię. No i ja się nie będę wychylał. Tam pewnie na DA, czy tam D1, czy D1. I tam te rejony. To będzie. Thank you.
myślisz? Teraz akurat? Ja pierdolę! Reportuję go. Bardzo sportowe zachowanie. Gdyby nie on, no kurwa mać, to bym miał damage. A damage oznacza kasę i doświadczenie. Ale nie, on musiał mnie wypchnąć, kurwa mać. Po raz kolejny mam taką sytuację z graczami, że mnie kurwa wypychają. Wypychają niekoniecznie na przeciwników, ale... Kurwa, gdyby nie on, miałbym damage. Co to było? Nie, zajebiste to było. Strzeliłem w lity. Co to tam jest? Nic. Nic mu się nie stało. Fajnie. Taki strzał za zero. Dostał strzała, nic mu się nie stało. On nie wiem, czy do mnie w ogóle trafił. Zadał damage. No, fajna gra. Świat hakerów. Ja pierdolę. Wątpię, żeby on do mnie w ogóle trafił, jak ja jeszcze się ruszyłem. I no. Ale szmata. Odgryzłem się. Serio? Odgryzłem się świni. Dobra, 5. On mi walnął za stówkę. Prawie 200. Ja mu walę za 5. To się odgryzłem świni. A, wyjedziesz? Prosiaczku? Zaraz co tutaj. O nie, nie. O kurde! O, co to jest? Te 95 mi to wjechał. O kurde. Ale mój za... Ktoś zasunął strzała za... 790. A, patrz teraz, jesteś moja świnka. Chodź do mnie, prosiaczku, jedź do mnie! Moja niunia! A! Przebiłem go wizję. Moja niunia. Ale jak do mnie jechała, strzelana. Zaraz to. Kurwa, ja go chciałem zabić. Moja niunia jak do mnie tam. Ja nie rozumiem, czemu go nie przybiłem. Sos! Sos! Kurde! O! Tego się dało. Tego się dało. Sos! Czemu on mi pierdolnął przez ścianę? Dokładnie przez sojusznika mi pierdolnął. Ciekawostka, kurwa, w ogóle. Okej, ale istnieje coś takiego, jak przeładowanie działa po strzale. No i LTB, ja pierdolę! Nie, za dużo hakerów! Kurwa, gość we mnie, mogę się założyć, że nie trafił, zadał damage. Trafił we mnie, chcę zobaczyć dowód. Replaya mi pokażcie, jak on niby trafia we mnie. Ja pierdolę. AMX ma 9 poziom i 0 przeładowanie działa. No jebiście. To on równie dobrze może pojechać tutaj na wszystkich i ich rozwalić. 0 przeładowania działa. Albo, nie wiem, 3 sekundy, 5, co jest, kurwa, no, niemożliwe. Zobaczymy sobie to, nie? IMX, jakieś 9. On musiał, kurwa, z, nie wiem, 3 sekundy przeładować działo. Ja pierdolę. I to jest właśnie granie tym gównem. Co to skorupiona? Czy ja go polecam? Polecam. Tylko, no, nie można nim szarżować, tak jak ja, tutaj. Trzeba tym gównem być daleko z tyłu. Fajne czołgi w ogóle, ale ja pierdolę. Nie, na hakerów, słuchajcie, nie macie żadnym czołgiem szans. Dobra, załóżmy, że... Jak on wiedział? Kurwa, nie wiem. I... Zaraz sobie zobaczymy porównanie. O, ja pierdzielę. Nie. Co to jest? Będzie interesować do tego, co zostawię. No i dobra, no, załóżmy, że miał. No załóżmy, że miał takie o. No i teraz tak. Wentylacja. Co tu jeszcze? Czy przeładowanie? No i tutaj nic dalej nie wpływa na tytę. Dobra. Chociaż może, dajmy mu może nawet i to, chociaż wątpię, żeby on to miał. Ale taką zrobimy w 100%. Nawet to jeszcze zrobimy, żeby mieć takie... Nawet jeszcze to mu zrobimy. Czyli maksymalnie jak można, wiecie, zrobić sobie to oto, takie, to nie wiem jak to nazwać. 8 sekund, no właśnie, a nie 5 czy 3 sekundy. Więc, no to jest kurwa ciekawe. I teraz tak,
O! Weź, przestań. Gdzie? Co? 9? Wcześniej ile pokazywało? Macie tu 10, co takie. No to, a on ile przeładował? Z 3-5 sekund, coś takiego? Ja pierdolę. No tak, typowe z hakerami, już przywykłem. No dobra, to tyle w tym odcinku, dziękuję za uwagę, co tu więcej mówić? Kurde, no, co tu mówić, no? Ta gra mówi sama za siebie, świat hakerów i błędów. Co, no poruszyłem coś tam ważne tematy. Że tak powiem. No powiedziałem ważne rzeczy, jaki czołg i takie tam. Co tu więcej mówić, w sumie nie wiem, no nie ma co przedłużać. No, oczywiście porażkę. Zarabia, no ogólnie wszystkie czołgi premium zarabiają mało kasy, ale więcej niż zwykłe. Więc no, 21 tysięcy, zrobił co miał, zarobił, bo to czołg premium, więc nie ma tragedii. Jestem na plusie w kasie. No i ile mu ją rady. No. Co ja powiem, no? Bitwa tragedia, ale przynajmniej jestem na plusie. No, na hakerów to, to się dużo nie odjebie. I no. Co tu więcej mówić? Nie wiem, w razie co dopiszę coś w komentarzach. Jak macie jakieś pytania czy coś, piszcie w komentarzach. I no to tyle w tym odcinku. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Będzie jakieś... Kurde, ja sobie tak myślę, nie? Czemu ja tak przedłużam? Bo wiele wiele razy miałem tak, że jak ja skończyłem na przykład z kimś gadać czy nagrywać film, to sobie tak przypomniałem, kurwa, jeszcze nie poruszyłem tego tematu, nie? Że jeszcze o tym nie powiedziałem, no i dupa. No już było po temacie, już koniec rozmowy, nie? A jeszcze tego nie poruszyłem. Tej rzeczy czy coś, nie? Więc dlatego tak przedłużam. Że po prostu wiele razy miałem tak, że jak już było po sprawie, no to no, przypomniało mi się, co by można jeszcze powiedzieć i w ogóle. No. Więc nie wiem. Chyba tyle. W razie co właśnie dopiszę w komentarzach i bez przedłużania. To tyle, siema.